20 miesięcy nam zajęło, żebyśmy się w końcu jakoś dograli, jeśli chodzi o spotkanie z dobrodziejami z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, przypomnę, bo może już nie pamiętacie, bo to 20 miesięcy minęło. Sytuacja wygląda tak, że w 23 roku, w tej edycji z 23 roku, dobrodzieje się okazali bardzo wielkimi dobrodziejami, wylicytowali burgera z szafą. Szafa to właśnie ja jestem, jak ktoś nie wie, za 12 200 zł. No i w końcu jest ukoronowanie tego spotkania. Dla mnie to jest zawsze przygoda, bo nie wiem, kto się zjawia i jak to będzie wszystko wyglądało, ale no we wszystkich edycjach burgera z szafą, pewnie już żeśmy ponad 50 tysięcy zebrali na ten szczytny cel, zawsze było super, mega fantastycznie, tak więc no cóż, jedziemy na tego burgera z szafą, jak panowie będą się chcieli ujawnić, to ich ujawnimy, a jak nie będą się chcieli ujawniać, no to oczywiście ich święte prawo prywatności, będę chociaż lobbował, żeby tak przebitka była z tego spotkania, to mam nadzieję, że waszą ciekawość to zaspokoi, jak to wyglądało i kto to licytował w szczytnym celu spotkanie z burgerem i szafą. Ten burger wygląda tak normalnie, ale to się okazuje, że w końcu półtora roku udało się burger z szafą. Dżentelmeni, którzy wsparli WOŚP, się dzisiaj pojawiają. Mam nadzieję, że burger będzie smaczny i miło sobie tutaj spędzimy czas. Oczywiście. Wierzymy. Burger z szafą się trochę przeciągnął, ale z racji mojej fast foodowej diety to Kassandra dzisiaj wraca. No moje przypuszczenia były trafne, okazało się, że grupa była fantastyczna na spotkaniu. Trochę się ujawnili, ale sytuacja wyglądała tak, żebyście widzieli, jak taki burger z szafą przebiegał, że najpierw żeśmy się spotkali na burgerze, był burger, był szafa, zjedliśmy tego burgera. No ja trochę byłem niedysponowany imprezowo, nazwijmy to, z racji mojego podjętego wyzwania dietetycznego. Na szczęście wyrozumiałość była duża, bo też panowie, którzy byli, zmagali się z takimi dietami, wiedzą co to jest i jak wygląda dieta w momencie, kiedy wrzucicie do niej alkohol, to się wszystko rozsypuje, tak więc no, u mnie jest ten 24 dni bez żadnego alkoholu, bez żadnych słodkich rzeczy. No efekty może nie są jakieś super spektakularne, ale jestem wytrwały, jak wiecie. Od kilku dobrych lat nagrywam te vlogi, tak więc wytrwałość jest we mnie naprawdę duża. I mam nadzieję, że ta wytrwałość mnie doprowadzi do sukcesu dietetycznego albo do niechybnego zgonu. Ale wracam do spotkania, bo spotkanie się odbyło, zjedliśmy burgery, potem krótki tour po mieście, bo osoby, które licytują burger szafą, no to widzą, co tu się dzieje w Kielcach, no to żeśmy się przejechali tu, tam, siam, ja poopowiadałem razem z Kassandrą zresztą o tym, co się dzieje. Potem żeśmy wrócili jeszcze na rynek, na rynku pogoda była fantastyczna, upał, tak więc można było jeszcze chwilę się podelektować jakimiś trunkami. No i po tym spotkaniu to już się zrobiła naprawdę późna, no noc w zasadzie. I żeśmy się, panowie jeszcze zostali na tak zwanego rozchodniaczka, my żeśmy się wyeskapowali, ale spotkanie było fantastyczne i mam nadzieję, że kontakt zostanie nam nie tylko na to jednorazowe spotkanie burgerowe, ale i w przyszłości będzie się miło spotkać, bo reprezentacja była z okręgu katowickiego, tak powiem oględnie, no i tam podobno też jest sporo rzeczy do eksplorowania, do pokazania, tak więc kto wie, może tam jakiś wyjazd w tamte rejony kiedyś z Kassandrą zaplanujemy i też będzie nam dane się spotkać i wtedy mam nadzieję, że panowie mnie oprowadzą po swoim rejonie i powiedzą co, gdzie, jak, z czym, dlaczego i gdzie warto zjeść. Także to jest taki krótki raport z burgeru, ze spotkania pod tytułem Burger z szafą. No i zobaczymy, może teraz edycja 2025 roku znowu wystartuje. Jak będzie WOŚP organizował, to ja tutaj przemyślę ten temat. No i na pewno jak podejmę taką decyzję, to wy się o tym dowiecie pierwsi, że będzie można stawać szramki i ewentualnie licytować takie spotkanie. Kurnie, dzisiaj rano takie atrakcje, ja pierdziele, ale se zamówiłem. Ta sytuacja, trochę drewna do palenia przyszło, ale dostęp do tej szafki to będzie nieco utrudniony. Nie wiem, czy go
nie rozładuję po prostu, ale jak będę miał tu więcej miejsca i sobie to zrzucę. Słuchajcie, z doświadczenia mojego, już wieloletniego, palacza kominkowego, to sytuacja wygląda tak, że na pierwsze palenie w kominku kupiłem sobie takie coś. Potem mi wszyscy mówili, że to jest gówno, że to się w ogóle źle będzie paliło i nie wiadomo co, ale to jest jedna zaleta. Czysto, miło i przyjemnie. Jedno drewno, jak mi przyszło, to jakieś robaki mi na wiosnę latały, bo tam się powykluwały z tego drewna. Dramat. Jako, że palę póki jeszcze można, tak okazjonalnie i tak bardziej palę, żeby było przyjemnie niż ciepło, to wróciłem do tego tematu, do tego brykietu ołówkowego, tak on się nazywa. I jak taką mam paletkę, to u mnie to jest 3 lata palenia. Kasandra jeszcze dostała taki upominek. Miłego dnia, dziękujemy za zakupy. No, my żeśmy nie kupowali. Adres widać jaki. To są takie eleganckie świeczki. No dzisiaj będziemy eksperymentować. Chyba nie tylko świeczki, wiesz? Są te grzewacze. Sojowe. Pumpkin pie. Pumpkin pie, rzemiosło i natura. Aj. Tu jakieś są zawiniątka. Wok zapachowy. No piękne rzeczy. Trawa cytrynowa, drzewo różane, cetr. Aj, tu są informacje. Zasady palenia świec sojowych. Rozumiem, że to są świece sojowe. Nie paczuli, zanurz się, no dobrze. Carpantua i Pantagruel. Wszystko. Najnowsze. Kurde, województwo świętokrzyskie, jest dzielny Marecki wraz z żoną. Ile żeście kilometrów przejechali? 140. 140 kilometrów. Rajse Miller dał radę? Były jakieś awarie? Ile ci zostało baterii? Doładowywałeś czy nie? Tak, ładowaliśmy się. Ładowaliście? 58, a dzisiaj żeśmy jechali kurwa jakąś taką trasę, ja pierdolę. No 34 stopnie, idealny dzień, że się sobie wybrali na jeżdżenie na rowerze w czarnej koszulce. Gratuluję pomysłu. To jest koszulka z Merynosa, ona oddychająca jest. Jasne. Zwołaję sobie do Google na infolinię, czy oni do mnie odzwaniają. Bo Pixel 9 cudowny, który żeście już widzieli na test hubie, to miał być Gemini Advanced dostępny, ale oczywiście u mnie w telefonie nie jest dostępny. No i okazało się, że jestem pierwszą osobą na planecie, gdzie nie jest dostępny. No i tak jak właśnie przypuszczałem, zespół Google mi odpowiedział, że nie są w stanie od razu rozwiązać mojego problemu. Ale bada nadal moją sprawę. Trochę lipa, że coś obiecują, że razem z Pixelem dostajecie dodatkowe bonusy, dysk 2 tera plus dostęp do tego rozszerzonego modelu AI, a nie dostajecie. I tak naprawdę dział obsługi klienta w ogóle nie wie, co z tym zrobić. Poprzesyłem im faktury, wszystkie inne rzeczy. No i czekam. Dam wam znać, czy to w ogóle coś pomogło. Robię tu zamieszanie. Najpierw patrzę, jak odkurzacz na baterii sobie daje radę. Tu jest oddemontowany Bang Energii, który przez ostatni rok był bardzo mocno katowany przez fotowoltaikę balkonową. Chcę sprawdzić, jak tam to na baterię wpłynęło, czyli na początku go pomierzyłem i teraz no po roku, nawet więcej niż po roku, zobaczymy przy no dużej ilości cykli, bo on jest doładowywany, rozładowywany, on cały czas pracuje, ile tam tego zostało. No i tu dokupiłem sobie wtedy, co wam mówiłem, że były bardzo fajna promka na te inwertery. One naprawdę mi się podobają, przede wszystkim pasywne, z zbudowanym Wi-Fi i pozbyłem się tego Chińczyka. Były tanie, no bo były 599 zł. Pozbyłem się tego Chińczyka, postawiłem sobie EcoFlowy 2 i w tym roku sprawdzę, no teraz podszczepiałem, a przyszły rok to będzie sprawdzenie, jak będą sobie pracowały te dwa EcoFlowy bez banku energii, bo mogę sobie na to pozwolić, żeby tak sprawdzić. I zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy panelami, bo te EcoFlowy, jak teraz obserwowałem, pracowały lepiej, pomimo tego, że są o 5% większe od tych chińskich, to okazuje się, że tak czy siak one i tak dawały więcej energii. Nie było różnicy 5%, tylko dużo więcej niż 5%. Tak więc chcę je tak sprawdzić. Ten sam balkon, panele obok siebie, jaka będzie różnica w przeciągu roku pomiędzy tymi panelami. A same inwertery takie same, żeby no wszystko było oprócz
samych paneli ustandaryzowane. Będzie materiał na test hubie, ale zanim ja to przetestuję, to znowu minie tydzień, żeby na wszystkich tych zakresach, bo testuję go na USB-C, testuję go teraz na 12 V, 10 A, no i trzy pomiary będą jeszcze na 230 V i wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest degradacja tego akumulatora.